Cześć ciekawcy! Witamy ponownie na naszym kanale. Jesteśmy pewni, że znacie wiele przypadków szalonych pomysłów ludzi, jak ostatnio sprawa Kinzy Wolański. Choć wtargnięcie na boisko wydaje się niczym przy historii zagorzałego fana Królowej Elżbiety II, któremu udało się wkraść do jej prywatnych pokoi, pokonując pewnie jedne z najlepszych systemów bezpieczeństwa. A najlepsze jest to, że mężczyzna wkradł się do pałacu i podczas pierwszej wizyty nawet nie został zatrzymany przez policję. Chcecie poznać szczegóły? No to zostańcie z nami do końca. Bohater naszej historii, Michael Fagan, nie przeszedł żadnego szkolenia wojskowego ani nie był szpiegiem w filmowym stylu. Ale po prostu 32-letnim bezrobotnym dekoratorem, który czuł głęboki podziw dla królowej Elżbiety II. Przyznał później, że jego intencją nigdy nie była ani kradzież czy atakowanie kogokolwiek, ale jak przyznał, chciał się dowiedzieć, kim jest i jego zdaniem tylko królowa to wiedziała i mogła mu to powiedzieć. Pewnie pomyślicie, że może powinien był się starać o audiencję. On jednak zaczął wymyślać, jak ślizgnąć się do prywatnych komnat monarchii, by móc spokojnie porozmawiać o swojej tożsamości. Co więcej, jakby to była najbardziej normalna rzecz na świecie, albo jakby był młodym szekspirowskim kochankiem. Zaczął się wspinać po fasadzie pałacu, by dotrzeć do otwartego okna na trzecim piętrze, a konkretnie do pokoju numer 151, gdzie pracownik zamku czytał sobie spokojnie książkę. Oczywiście, kiedy zobaczył mężczyznę wchodzącego do jego pokoju, przestraszył się o swoje życie i uciekł w poszukiwaniu pomocy. Ale nie myślcie, że na tym koniec. Okazuje się, że chociaż Sam Feigen spodziewał się natychmiastowego zatrzymania, nikt po niego nie przyszedł, więc mężczyzna bez chwili zwłoki zaczął eksplorować pomieszczenia tego budynku. Został zauważony przez Marka Philipsa, męża córki Elżbiety Drugiej. Intrus przyznał później, że wolał mu nie przeszkadzać, więc poszedł sobie dalej. Co za maniery, prawda? Następnym przystankiem mężczyzny okazał się pokój, w którym przechowywano prezenty z okazji narodzin księcia Williama. Bowiem był to czerwiec 1982 roku i królewski potomek niedawno się urodził. Niezrażony niczym Feigen zaczął sprawdzać, czy coś by mu się tam nie spodobało. Gdy znalazł białe wino, po cichu nalał sobie trunku i pił, czekając, aż ktoś go powstrzyma. Pół butelki później widząc, że jego wizyta nikogo nie obeszła, postanowił odejść, nie znajdując żadnego strażnika czy policjanta, który by go. Powstrzymał. Historia jednak tutaj się nie kończy, ponieważ wiedząc, że można ominąć zabezpieczenia pałacu i skosztować tam świetnego wina, mężczyzna zdecydował, że wróci tam podobnie. W tym wypadku, zamiast włamać się o zmroku, zrobił to bardzo wcześnie o 7 rano 9 lipca tego samego roku. Powtórzył ten sam wyczyn, spiął się po róże i wszedł na dach, a potem spokojnie zszedł do budynku. Błąkał się po korytarzu szukając komnat. Nie mógł wierzyć w swoje szczęście, ze wszystkich 775 pokoi dostał się dokładnie do sypialni królowej. Odsunął zasłonę łóżka, a monarchij. Szczerze się przestraszyła. Nie znała przecież człowieka, który pojawił się u stóp jej łoża. Drżąc ze strachu, wyskoczyła z łóżka, aby znaleźć pomoc. Wkrótce potem pojawił się pracownik królowej z dwoma policjantami, którzy wyprowadzili mężczyznę. Zaskakujące, prawda? Uwierzycie, że tak łatwo można było się dostać do pałacu? Co więcej, Feigen został oskarżony, ale nie o wtargnięcie, ale o kradzież wina. I wiecie, co ciekawcy? Zwolnili go ze wszystkich zarzutów. Mężczyzna spędził tylko 6 miesięcy na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. A jeśli zapytacie, czy szef ochrony Domu Królewskiego zrezygnował z Pracy po tym szalonym wydarzeniu, to królowa zaprzeczyła, jakoby musieli podjąć takie środki. I nie, nie jest to ironia, ponieważ tak oficjalnie rozwiązano sprawę. Zatem jeśli uważacie, że życie pisze najlepsze i najbardziej absurdalne scenariusze, to macie rację. No i co sądzicie na temat tej historii ciekawcy? Czy uważacie, że postąpiono źle, ponieważ nie ukarano włamywacza? Piszcie do nas w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić lajka i suba, by nie przegapić naszych następnych odcinków, które publikujemy dla was dwa razy dziennie. Do usłyszenia!